Witam Was w moim programie Tydzień Agencji, mam na imię Tomek i zapewne słyszeliście o karabinie komisyjnym Gewehr 88, prawda? Taki, jaki tutaj mamy, bardzo ładny zresztą. Odłożymy go na chwileczkę. Japonia również miała swoją komisję i swój karabin komisyjny. Tym karabinem był karabin Arisaka typ 30. Szybciutkie takie przypomnienie historii. W końcu lat 60. XIX wieku, po wizycie kapitana Perry'ego w Japonii, Japonia sobie zdała sprawę, że muszą szybciutko nadrobić technologiczne zaległości w stosunku do reszty świata. Nadrobiła te zaległości w niesamowitym tempie. W ciągu 50 lat praktycznie państwo, które było dalej w średniowieczu, jeśli chodzi o technologię, mogło stawić czoła jednemu z najpotężniejszych imperiów na świecie, czyli Rosji w 1905 roku. To jest naprawdę coś niesamowitego. Od mieczy do potężnych okrętów. Macie pojęcie? 50 lat tylko. W sensie za naszego życia. Kurczę, coś niesamowitego, prawda? Podczas tego okresu eksperymentowano, jak pamiętacie z moich poprzednich filmów o broni japońskiej, z bronią jednostrzałową, systemami Snydera, systemami Peabody, z różnymi francuskimi również systemami, z przeróżnymi karabinami, które były dostępne wtedy na świecie. Jednakże doszli do wniosku, że potrzebna im jest troszeczkę inna broń. A właściwie broń opracowana i wykonywana u siebie. Tak się stało. Tsuneyoshi Murata, japoński konstruktor, opracował trzy rodzaje karabinów, które były takim miksem holendersko-francusko. Całkiem fajne karabiny. Były to na początku karabiny jednostrzałowe Murata typ 14, potem 18 i 22, który był już takim właściwie ostateczną alteracją tego karabinu. Był to karabin 8 mm, jednakże dalej elaborowany prochem czarnym. Japończycy, biorąc pod uwagę ewentualną ekspansję w okolice Chin, Korei, wysp tutaj na południu Japonii, no doszli do wniosku, że ten karabin nie będzie zbyt adekwatny do tego, do czego chcą go używać. Nie będzie po prostu był dobrą alternatywą dla broni używanej przez przeciwników. Tym bardziej, że to był karabin coś w podobieństwie na podobieństwo na przykład portugalskiego karabinu Koropaczka lub na przykład Lebela, czyli magazynek podlufowy ładowany pojedynczymi nabojami. Już wtedy, w 1895, powołano komisję właśnie, żeby wprowadzić nowy wzór karabinu, który będzie wystarczająco nowoczesny jak na tamte czasy i będzie porównywalny do innych konstrukcji europejskich tamtego okresu. Jak na przykład Gewehr 88 czy Mauser 93. No jak się komisja zebrała, zresztą pod przewodnictwem pana pułkownika Nariakira Arisaka, który był pułkownikiem artylerii specjalizującym się w fortyfikacjach, jednakże bardzo wcześnie zainteresował się bronią strzelecką i w tym kierunku, że tak powiem, nawigował. Zresztą Tsuneyoshi Murata bardzo go promował w tym, zobaczył w nim prawdziwy talent, jeśli chodzi o konstruowanie broni. I także się stało. Ta komisja wybrała z kilku projektów jeden karabin, który był taką właściwie kompilacją karabinu Mauser 93, jeśli chodzi o zewnętrzne wyposażenie, jeśli chodzi o przymioty, że tak powiem, zewnętrzne, czyli pięcionabojowy, dwurzędowy magazynek, niewystający z łoża, łoże z chwytem półpistoletowym. Cały tutaj układ, jeśli chodzi o obączki, uchwyt bagnetu, zresztą tutaj bagnet wprowadzono wzór typ 30, który był używany praktycznie do końca II wojny światowej, nie tylko I wojny światowej. Także celownik bardzo podobny jak w Mauserze 93-95. Zamek jednakże sam w sobie był kompilacją swoich własnych rozwiązań, jeśli chodzi o system uderzeniowy, jak i również przede wszystkim bym powiedział
Bardzo dużo wzięto od Mausera, przepraszam, widzicie Mausera, ciągle mi to po głowie chodzi, Mauser 88, to Gewehr komisyjny, karabin komisyjny, Gewehr 88. Jego rozwiązanie zamka, a w szczególności rygli i główki zamka, tak, która była tutaj też odejmowana, zresztą wam pokażę to zaraz w zbliżeniu. Ten karabin typ 30 również jest nazwany tutaj u nas w Ameryce Hook Arisaka, czyli ze względu na to wyposażenie tutaj, ten charakterystyczny wygląd bezpiecznika w kształcie haka, tak? Więc Arisaka z hakiem? Coś takiego. Zamek prosty. Karabin właśnie wtedy to był pierwszy raz, kiedy zaprojektowano nabój, bardzo zresztą podobny do konstrukcji europejskich w kalibrze 6,5 mm na 50 z kryzą częściowo wystającą. Co mam na myśli, mówiąc, że bardzo podobny do konstrukcji europejskich? No ten 6,5 japoński był bardzo podobny do... Jest bardzo podobny, bo dalej jest przecież w życiu cywilnym. Jest bardzo podobny do 6,5 Carcano italiańskiego, czy na przykład 6,5 Mannlichera greckiego, Mannlicher Schonauer na przykład. Więc te zresztą kalibry 6,5 były w miarę rozpowszechnione, tak bym powiedział, pół na pół z tymi 7,62. Zresztą to był taki zachwyt, zresztą jeśli chodzi o te wczesne konstrukcje nabojów, tak odchodząc troszeczkę od tematu, po wynalezieniu prochu czarnego, dlatego że, no pamiętacie, wcześniej to były, powiedzmy, nie wiem, 12, 11, 10,5 mm, jeśli chodzi o proch czarny, i tu nagle możemy zastosować bardzo mały kaliber, zmniejszyć wagę nabojów noszonych przez żołnierza jednocześnie, albo trzymać tą samą wagę, ale zwiększyć ilość nabojów. Jednocześnie te kalibry zaczęły być zmniejszane do 8, 7,5, tam 7,62, 6,5, 6 mm, jeśli chodzi na przykład o amerykańskiego Lee Navy, co wiązało się raczej z bardzo dużymi problemami w tamtym okresie, bo dlatego, że chodzi o... Ale teraz już odlatuję od tematu. Ja pierdzielę. Dobra, to jest temat na osobny w ogóle odcinek. Wracamy do karabinu. Karabin okazał się jednak na tyle wystarczający w tamtym okresie, że do 1900 roku, po przyjęciu tego karabinu w 1897 roku, do 1900 roku wszystkie jednostki armii japońskiej zostały wyposażone już w ten karabin. Dlaczego właściwie mówię o tym karabinie w kontekście I wojny światowej? No dlatego, że został ten karabin w uzbrojeniu do 1907 roku, kiedy zaczął być zastępowany przez karabin Arisaka typ 38. Dlatego, że pomimo wszystko, że ten karabin był dosyć nowoczesny jak na tamten okres, jednak okazało się, że w porównaniu do na przykład konstrukcji Mausera, czy na przykład do nowych pomysłów pana już właściwie Kijiro Nambu, który usprawnił i ulepszył i uprościł zamek z tego typu 30, no ten karabin no jednak wymaga pewnych poprawek. Tym bardziej, że zamek był bardzo trudny do rozbierania, wymagał narzędzi do tego, żeby rozebrać ten zamek. Nie był bardzo intuicyjny, jeśli chodzi o czyszczenie, rozbieranie i tak dalej. Części można było tutaj dosyć łatwo pogubić, jeśli chodzi o na przykład tą główkę. Jeżeli ta główka tutaj została w tym zamku zgubiona, dalej można było operować tym karabinem z bardzo katastrofalnym skutkiem. Chodźcie, zobaczcie na stole, jak to wygląda w porównaniu na przykład do karabinu Gewehr 88 czy karabinu Mauser. Tak. No jak widzicie, tutaj mamy karabin Gewehr 88 w bardzo ładnym stanie. Jeśli chodzi o zapięcie tego, mamy w takim starym stylu tutaj powtórzone z tego Gewehr 88. Zaraz wyjmiemy tutaj zameczek, dokładnie w ten sam sposób. Proszę. Mamy tutaj zamek od niego. I Gewehr 88. System odpalania naprawdę tutaj nie ma nic wspólnego. Odłóżmy te karabiny troszeczkę na bok. Więc mam tutaj obydwa zamki. Ten od Arisaki, ten jest od Gewehr 88. Tutaj wyrzutnik jest również powtórzony w tym samym miejscu, jednakże jest bardzo, ale to bardzo powiększony. Również tak samo działa podczas odciągania zamka i uderzeniu w taką małą oporę z tyłu i ten wyrzutnik po prostu wypycha łuskę. Tutaj jest bardzo podobnie, tylko że tutaj jest zewnątrz i powiększony. Pazur wyciągu
Też mamy podobnie, tak jak tutaj, tylko że tutaj jest bardzo malutki, tutaj jest powiększony. To jest nieobrotowy element, który po prostu działa niezależnie od... To jest nieobrotowy element, który działa niezależnie od rygli. Jak widzicie, można to oczywiście wyciągnąć i te dwa elementy od razu nam wychodzą. Jednakże tutaj główkę zamka mamy płaską, tutaj mamy wgłębioną, obejmującą kryzę łuski. Rozwinięciem tego zamka był holenderski Mannlicher, do którego to Othajas z Siena Arsenal porównuje właśnie ten zamek od Arisaki. Jednakże ja bym poszedł troszeczkę dalej i uważam, że to jest tamten zamek jest rozwinięciem jednak Gewehr 88, a ten z kolei jest jak gdyby pośrednio pochodną od Gewehr 88 również. Jednak tutaj system binikowy to jest w ogóle całkowicie co innego. Nie będę tego rozbierał. Othajas w swoim filmie bardzo ładnie pokazał, jak to się rozbiera. To jest naprawdę bardzo, że tak powiem, niezbyt intuicyjna i przyjemna rzecz. Zamek ma tutaj otwory, które pozwalają na ucieczkę gazów w przypadku przebicia spłonki czy pęknięcia łuski. Zobaczmy, jak to wygląda w porównaniu do Mausera, jeśli chodzi o elementy zewnętrzne. Jednakże na początku mamy tutaj zamek napięty. W ten sposób zabezpieczamy karabin. Nie możemy nic z zamkiem zrobić. Nie możemy odpalić zamka. Jednocześnie ten haczyk przesłania nam po prostu przyrządy celownicze i nie możemy nic z tym zrobić. W przypadku niewypału możemy jeszcze raz napiąć iglicę. Zobaczcie, co miałem na myśli, mówiąc o Mauserze. Jeśli chodzi o Mauser i Arisakę 30. Jeśli chodzi o wyposażenie tego karabinu, o układ właściwie kolby, są bardzo to podobne konstrukcje. Ten tutaj oczywiście ma chwyt półpistoletowy. Ten tutaj ma płaski. Zaraz przejdę do tego tutaj, do tych przedłużek takich. Jednakże tutaj, jeśli chodzi o zamek, mamy tutaj bardzo powiększony ten jak gdyby trzeci rygiel. Tutaj w Mauserze 93 jeszcze nie mamy tego, ale w 95 mamy troszeczkę tutaj powiększony tą tylną część szkieletu, który właśnie też działa jako trzeci rygiel. Tutaj jest praktycznie takie część tego właściwie szkieletu, taka duża. Idąc dalej, celowniki mamy bardzo podobne. Bojową nastawę na 250, tutaj mamy 300 metrów. Jeżeli chcemy strzelać na dalsze odległości, stawiamy tą ramkę i ustawiamy daną odległość po prostu sobie tutaj w ten sposób, tak? I tutaj mamy naniesione 2200 metrów, tutaj mamy 2000 metrów. Nakładki bardzo podobne, tutaj obejmujące cały celownik, tutaj częściowo tak jak w Mauserze późniejszym. Przedni bączek, bardzo podobny, mocowanie bagnetu, praktycznie identyczne. Jedna rzecz. Tutaj bardzo technologicznie podeszli nam Japończycy do rozwiązania, jeśli chodzi o kolbę, o drewno. Jak tutaj widać takie, jak gdyby pęknięcie, tak? Nie wiem, czy to dobrze widać. O, teraz będzie ładnie widać. To nie jest pęknięcie. Po prostu ze względu na to, że w sumie te ich drewno tam było niezbyt dobrej jakości, nie tak dobre jak w Europie w każdym razie, robiąc z dwóch części tą kolbę, można było użyć to drewno bardziej ekonomicznie. Oczywiście taki mniejszy kawałek, powiedzmy, zamiast takiego większego bloku drewna. Mało tego, tutaj wszystkie te grain, czyli te słoje chyba drewna, tak po polsku by było, idą w tym kierunku, a tutaj ta wkładka, która jest połączona z główną kolbą na jaskółczy ogon, słoje drewna idą w tą stronę. Dlaczego tak jest zrobione? Również dlatego, żeby po prostu zmniejszyć możliwość ukruszania się tego tutaj rogu. Okay? Tutaj jest i tak ukruszony anyway. Ale no po prostu jeżeli mamy słoje w tą stronę, no to ten kaweczek zawsze może nam się ukruszyć. Tak jak w normalnej kolbie. Chyba, że tutaj obejmuje ta, powiedzmy, stopka dookoła.
w związku z tym, tutaj mamy jaskółczogon, więc tutaj te przedłużenia wzmacniają po prostu całą tą konstrukcję, tak? Jak widzicie. Także no, karabin nie jest jakoś tak kretyńsko zrobiony, jednakże zamek jest naprawdę wyjątkowo skomplikowany, jeśli chodzi o rozbieranie. Dlaczego w ogóle mówię o tym karabinie w kontekście I wojny światowej? No dlatego, że po wojnie z Rosjanami w 1905 roku, gdzie ten karabin okazał się naprawdę o wiele lepszy niż Mosin, mimo swoich niedoskonałości, jak skomplikowany zamek i przerywanie się na przykład gazów prochowych lub pękanie łusek czy przebijanie spłonek, to pod każdym względem był lepszy od Mosina, tak naprawdę. W 1914 roku Japonia była po naszej stronie, że tak powiem, po stronie Wielkiej Brytanii, Francji i Rosji, ogólnie rzecz ujmując, i zachowywała, znaczy nie była po stronie, zachowywała neutralność, ja bym powiedział taką agresywną neutralność, dlatego że no, zajmowali na przykład niemieckie kolonie tam w swoim rejonie, więc kurczę, to było takie, no, niby neutralnie jesteśmy, ale czemu czegoś nie zagarnąć, prawda? Więc Rosjanie na przykład, będąc w niesamowitej desperacji, jeśli chodzi o broń, o karabiny, o broń małokalibrową, szukali tej broni wszędzie na świecie. No i na przykład zamówili, kurczę, w Japonii ponad 500 000 karabinów Arisaka. Połowa z tych karabinów to była typ 30, połowa typ 38. Dlatego ten nabój, ten karabin był bardzo, ale to bardzo popularny w Rosji. Bardzo też często można zobaczyć po I wojnie światowej, w wojnie bolszewickiej, pomiędzy białogwardzistami a bolszewikami, na przykład w ręku białogwardzistów, bardzo dużo tych karabinków czy karabinów. No, nie bez kozery automat Fiodorowa został zrobiony na nabój japoński. Naprawdę była to bardzo, ale to bardzo popularna broń w Rosji. Również wysłana została, kilkadziesiąt tysięcy zostało wysłanych tych karabinów do Francji, jednakże one trafiły w końcu do Anglii, w sensie do Wielkiej Brytanii, gdzie zastąpiły SMLI na okrętach w Navy, gdzie te karabiny znowu zostały wysłane, w sensie SMLI, na pierwszy front, a te po prostu służyły jako broń na okrętach, no, gdzie nie były tak często używane i tak dalej. No wiadomo, problemy logistyczne z inną amunicją i tak dalej, no nie będziemy wysyłali tego na pierwszy front, gdzie kurczę, te oddziały mogą zostać nagle bez jakichś właściwie większych zapasów nabojów, prawda? Także ten karabin moim zdaniem jest takim fajnym przykładem, jak Daleki Wschód wspomagał wysiłek wojenny, pierwszowojenny, tak? Bardzo ciekawa broń, dosyć rzadka. Nie wiem, czy jest właściwie dostępna gdziekolwiek w Polsce. Tutaj też często się tego nie spotyka. Dziękuję oczywiście Wiktorowi za to, że mi udostępnił ten karabin. Jest on naprawdę nieprzebranym źródłem wszelakiego dobra tego typu. Dziękuję wam wszystkim. To byłaby pierwsza odsłona broni pierwszowojennej. Pomiędzy niektórymi karabinami, takimi ważniejszymi, zrobimy takie bardziej szczegółowe porównanie. Także na przygrywkę Arisaka typ 30. Zrobię taką właściwie może kiedyś monografię na jego temat. Taką bardziej szczegółową. Także do zobaczenia wkrótce. To będzie pierwszy film, jeśli chodzi o I wojnę światową. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych odcinkach.